Siąty strąbąg. Czekajcie. A, trochę lepiej teraz. Witam was w najnowszym odcinku. W dniu dzisiejszym będziemy przygotowywać Special Edition Before Activation dla Finersa, który wygrał właśnie tą topucę. A to mnie to obchodzi, numer 3. Nie no, ale skamerstwo. O, Flas! Finers! 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 A, ja przed chwilą sobie tutaj wypaliłem i przygotowałem swoją własną, bo jak widzicie, to mam swoją wystawkę taką płyt. Tutaj właśnie są wszystkie te trzy. Tutaj jest dzisiaj właśnie dołączyła czwarta, czyli wszystko i nic app. Sobie w końcu wydrukowałem układkę, tutaj ją przed chwilą przycinałem. O, i sobie stoi tutaj ekspozycja ładna. A jak tutaj jesteśmy też, to możecie właśnie tak jak tutaj pisze, możecie zostawić suba, lajka, napisać komentarz. I tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówiłem, przechodząc do sedna. Dzisiaj przygotowujemy Before Activation dla Finersa. I co w tych przygotowaniach mamy? Co musimy przygotować tak naprawdę? Dzisiaj jest dopiero poniedziałek, czyli dopiero jutro wychodzę z trybu offline. To jest DVD Clear. Jest to płyta DVD i na niej będziemy wypalać film, który widzieliście na YouTubie, aczkolwiek w innej wersji film. Czyli jak powstała płyta Before Activation, aczkolwiek będzie to inna wersja filmu, między innymi w której będzie proces przygotowywania utworu, który jest preorderowym, dlatego także nie widzieliście tej sceny, no bo musiałem po prostu to wyciąć i tam także film jest pójny, że wycinał tą scenę przygotowania tracka preorderowego, a mam te nagrania, więc one będą właśnie na tym specjalnym filmie dla Finersa. No i cała płytka będzie zawierała od to, co mówiłem już na filmie zapowiadającym Before Activation, czyli pierwszy film na tym kanale. Tak jak mówiłem, Before Activation Special Deluxe zawiera oprócz zwykłych tracków oraz preorderowego dwa dodatkowe traki, więc jeden track muszę jeszcze nagrać, jeden już mam mniej więcej gotowy, chociaż myślę, że go jeszcze raz będę musiał nagrać. I to tak naprawdę tyle, czyli muszę nagrać dwa traki, muszę przemontować na nowo film. Dzisiaj jest 2 sierpnia, ten film wlatuje jutro, mamy godzinę 15. W tym momencie przez praktycznie od rana pracowałem, ponieważ no nie jestem osobą, która oczywiście nie zrobi czegoś wcześniej i nie przygotuje czegoś wcześniej, tylko musi pracować na ostatnią chwilę, więc dlatego także w poprzednim tygodniu nie było filmu. Jakoś tak nie powiedziałem chyba, że planuję generalnie, żeby filmy były co 2 tygodnie, no ale tak myślę, że tak będzie na tą chwilę. I właśnie między innymi także problem był z biletem dla wszystkich uczestników koncertu, dlatego że grafik, który no, zawsze ze mną współpracował, stworzył układkę do pocztówki z więzienia, stworzył Before Activation, niestety nie chciał współpracować, wysłałem mu umowę o dzieło. Jeżeli jesteście na Discordzie Bączki Stefana, no to już o tym wiecie. No a jeżeli nie jesteście, to was zapraszam, bo między innymi jak nie jesteście, to was koncert ominął, ominęły was jakieś różne dymy, afery. Najczęściej właśnie się, jeżeli się udzielam, to chyba na Discordzie, rozmawiam z społecznością. Najłatwiej też do mnie się skontaktować właśnie na Discordzie, więc zapraszam was. Od rana siedziałem, tworzę okładkę, musiałem stworzyć wczoraj zdjęcia do tego biletu. Musiałem stworzyć bilet, zaprojektować go tak jakby. Mam wrażenie, że jak na moje umiejętności graficzne udało się dosyć dobrze to zrobić, więc mam teraz parę rzeczy do zrobienia. Wyrenderowałem już specjalną wersję filmu, jak powstała płyta Before Activation, ze wstawkami, których nie widzieliście, a które właśnie zobaczy Finers. Wiem, że was będzie interesować, co znajduje się w Special Edition, dlatego że także nie informowałem o tym. Pomysł, jak widać, ewoluował troszeczkę, dlatego że w tym momencie mamy dużo materiałów. Sama płyta już nie jest ze samym materiałem, tylko się ta płyta już nazywa materiały dodatkowe. Jest ona, przed chwilą nawet opisałem ją, dziękuję, że ktoś mi pisze. Jest tutaj Before Reactivation, materiały dodatkowe. Nie wyostrzę się, więc trudno. Ale właśnie na materiałach dodatkowych, no nie chcę mówić, co dokładnie jest. Są między innymi jakieś grafiki koncepcyjne Before Activation, także są kolorowe okładki, dlatego że ja niestety nie dysponuję kolorową drukarką. Tutaj taka technologia w studiu VNT jeszcze nie zawitałam, więc dlatego także muszę drukować czarno-biało, bo nie będę gdzieś tam nigdzie chodził. Jeżeli Finers będzie chciał, to dostaje tak, o, dostaje okładki czarno-białe. Jeżeli chce, to może sobie wydrukować, bo właśnie dostaje po prostu gotowe do wydruku pliki, więc tak, zostało mi w tym momencie wziąć, nagrać na płytę CD materiały, nagrać na płytę DVD materiały, następnie wydrukować okładki, wydrukować bilet,
nagrać jeszcze intro, czyli takie jakby taki intro po prostu do płyty, którego nie było, a w wersji Special Edition ono będzie. Takie proste chyba trzy zdania tam będą czy coś takiego, więc tam super jakoś taki po prostu krótka informacja także dla słuchacza. Jeszcze dodatkowo oprócz tego jeszcze muszę napisać do Finersa, czy on dzisiaj w ogóle może, żeby się z nim spotkać, dać mu tą płytę. Miejmy nadzieję, że wszystko dzisiaj wypali, bo wstaję dzisiaj o 9, normalnie wstaję o 12, więc nie było łatwo, ale jakoś tam się udało. Wszystko mniej więcej ogarnięte, teraz lecę nagrywać to i tyle. Więc nagrywamy, nagrywam drugim telefonem, bo no muszę z czegoś czytać. Ja mikrofonu nie mam. Nie, przestawiam mikrofon, dobra. Ja przestawiam. Oraz obejrzeć film, w którym są wstawki, które zobaczysz tylko ty i ja. Okej, chyba nagrałem wszystko. Jeszcze zobaczmy, czy git. Więc tutaj mam dwie płyty. Zaraz także drugiej ma okładki. To trzeba przestawić. Dobra, wytnij to. Więc zmieniamy źródło na drugi komputer. Jak widzicie albo nie widzicie, jest tutaj Windows 11. Testuję sobie tego Windowsa. Okładki robię, w sensie okładki do tych robię w programie CD Burner XP. I tutaj podpiętego pendrive'a właśnie nie. Więc trzeba jeszcze posprawdzać, czy wszystko jest na pewno ok. I w sumie to zacznijmy drukować te okładki. Chcę mieć to na jednym nagraniu. Wiem, czy się coś tam odbija tutaj. Plik, drukuj okładkę. No więc tutaj także informacje dla wszystkich, ponieważ wraz z dniem, którym to udostępniam, udostępniam wszystkim kolorowe okładki, ponieważ wiem, że między innymi na rozdawaniu Before Activation dałem tej babuszce, dałem w ogóle okładkę, nawet nie dałem jej czarno-białej. Nie miałem wtedy jeszcze drukarki, więc dlatego dostała ona... Teraz ja muszę skupić przód special i tył special, podgląd, dobrze, drukujemy pierwszą okładkę, zobaczmy czy wszystko git, wszystko git, druga okładka również wydrukowana. Jej wam niezbyt pokażę, dlatego że tam są informacje, co jest dokładnie na tym, ale mogę wam pokazać to, więc tak to właśnie wygląda. Teraz pozostało tutaj tak naprawdę zgrać te rzeczy, które skopiowałem, czyli rzeczy na płytę, na te dwie płyty, zgrać to, ogarnąć, czy na pewno jeszcze na początku wszystkie pliki są ok, zgrać to i to tyle. Dobra, więc w tym momencie już ogarnąłem wszystko, sprawdziłem, czy wszystko mam i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj także na płytę jest content, tutaj jest content na płytę, którego niestety wam nie pokażę. I mamy całą płytę, tutaj tego w ramach ciekawostki powiem, że Finers, będąc właśnie tutaj kiedyś przy nagraniach Artura Piadło, także tak dla beki spróbował nagrać to. No więc dlatego także tam połowa refrenu jest od Finersa nagrana, więc dlatego także stworzyłem dla niego taką edycję Finers Edition, na której jest tylko to. Ale to, co czym się chciałem pochwalić, to intro i połączenie tropowego Mengera. Bardzo mi to podoba się. Teraz zobaczysz tylko ty i ja. Wchodzę do studia, cicho, ciemny balist. No więc takie bardzo fajne, płynne przejście. I cóż, tu momencie CD Burnera odpaliłem. Ustawiłem wszystko. Już, więc mamy tutaj jeszcze 340 mega zostanie. Special Edit. Sprawdzimy 4, 5, 3. Oj, coś tutaj jest, czekaj, 4, 5, 6, 7, 8, 9. My dlatego także dajemy teraz nagrywaj. Zamknij płytę, wysuń płytę. Tkamy nagraj. No i w tym momencie nic tu nie ma, więc w tym momencie nagrywamy Special Edition. Zacząłem bardzo uważać także na to, jak nagrywam płyty właśnie, między innymi przez to, że raz, no parę razy miałem tą sytuację, że zepsuła się po prostu jakaś płyta, coś tam źle zostało nagrane, dlatego także teraz tak bardzo zwracam na to uwagę, żeby wszystko było ideolo, czy było git po prostu. No bo już miałem parę takich sytuacji, gdzie po prostu coś się zepsuło, więc wolę po prostu 5 razy powiedzmy spojrzeć. Tutaj tak tylko w ramach snippetu, nie pokażę wam za dużo, ale nagrała się już płyta, minuta 50 trwała, więc uwaga, zobaczmy.
ławki. Uwaga, uwaga, zacznę to przejście. Jest zajebiście, jest bydę. Ja na rowerze jadzie. Działa, mamy nagraną płytę Before Activation. Zaraz nagrywamy także płytę DVD i wszystko. I jeszcze wsadzamy okładki, wycinamy bilet, wycinamy dwie okładki i jedziemy ewentualnie do Finnersa. Zobaczymy, czy jeszcze dzisiaj damy radę. Siemano, witam was w Studio Fuente. Dzisiaj Finners przybył. Siemo! Więc co tutaj, dwie Before Activation, materiał dodatkowy oraz Special Edition. Reactivation. Oraz bilet kolekcjonerski. Dobra, wielkie dzięki. Cieszę się, że wygrałem. Akurat Before Reactivation, moja ulubiona płytka z wszystkich, ale trzeba nadmienić, że klubowy banger, super nutka. Widzicie? Opłacało się być na koncercie, możecie też wygrać. Może będą jeszcze przyszłe koncerty, tak myślę. Będą jakieś ciocienne pewnie, ale to stacjonarnie myślę, bo online to takie średnie wyszło. No i co? No i co, no. Jeszcze raz wielkie dzięki, uścisk prezesa na kamerze. O, no i... No, to tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Nara. Nara. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, Orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... Ziomek jest pryszczem, kurwa. Nie, nie jestem chory. Nara.